było ostatnio takie prośby, żeby pokazać jakąś sztukę, która jest taka bardziej ku pokrzypieniu serc i jest jakaś mniej kontrowersyjna, jeśli chodzi o tematykę, i myślę, że mamy dość duże prace w naszej kolekcji właśnie takich. I ten temat, którym dzisiaj się zajmiemy, który tak trochę żartobliwie opisałam, dlaczego artystki lubią spać i nic nie robić. Będziemy rozmawiać dzisiaj o śnie, na przykładzie prac Wojtka Bąkowskiego. Właśnie myślę, że to jest jeden z takich artystów i w ogóle tematów, które on podejmuje, które są może właśnie mniej kontrowersyjne, a bardziej takie ciekawe dla osób, których interesują właśnie taka sztuka, która dotyczy bardziej takich właśnie rozważań egzystencjalnych, wewnętrznych. No to właśnie jeśli was to interesuje, to zwróćcie uwagę na Wojtka Bąkowskiego. Myślę, że większość z was mogła już słyszeć jego imię i nazwisko, bo to jest taka postać ciekawa i dość wyjątkowa dla polskiego świata sztuki, ponieważ Wojciech Bąkowski tworzy naprawdę w różnych mediach. Jest i był bardzo, przez bardzo długi czas znany jako twórca filmów i takich wideoartów, ale też tworzył kilka przynajmniej zespołów muzycznych. Jednym z nich jest Nivea, myślę, że to jest taki najbardziej znany. I też z tymi zespołami uczestniczył zarówno w koncertach właśnie takich jakby stricte muzycznych, jak takich bardziej artystycznych, eksperymentalnych. Był członkiem grupy Penerstwo Poznańskiej, do której zaliczy się szereg artystów i artystek, teraz nie będę powtarzać ich imiona, ale większość z nich jest w naszej kolekcji, którzy właśnie interesowali się tematami związanymi z takim życiem codziennym i też takim pograniczem między takimi tematami, powiedzmy, scenicznymi, nieprzyzwoitymi, ale związanymi właśnie z taką estetyką blokowisk, codzienności i taką po prostu, no takim po prostu życiem codziennym, ale to zawsze robili w sposób taki bardzo poetycki, nazwałabym. I to wszystko widać w twórczości Wojtka Bąkowskiego, który jest, wymieniając inne obszary, którymi się zajmuje, też jest tworzy rysunki, grafiki i jest też, tworzy poezję, więc naprawdę udziela się na wielu polach twórczych i też bardzo często łączy te różne media i też czerpie po prostu z jakichś takich specyficznych dla danego medium sposobów wyrazu. No i my w kolekcji mamy pracę Problemy ze wstawaniem, która jest filmem, który jest... Ach, przepraszam pana, nie usłyszałam. Dobra, cześć. Poczekaj, bo w tle mam, słyszysz? W tle mi się... Prosić o wyłączenie mikrofonu. Dobra, mam nadzieję, że już teraz nie będzie wielu zakłóceń. No to mamy w kolekcji film Problemy ze wstawaniem, który dotyczy właśnie faktycznie tego momentu wstawania z łóżka, opowiem wam o nim później. Film jest dostępny na stronie naszej internetowej i w całości, więc możecie go obejrzeć. I jest on stworzony taką specyficzną techniką opracowaną właśnie przez Bąkowskiego, kiedy on rysuje bezpośrednio na taśmie filmowej. Wrócimy do tego, do pracy Bąkowskiego, ale teraz chciałam się skupić na tematyce, która jest poruszana w jego tej pracy, ale też w wielu innych, bo właśnie tematyka snu jest czymś, czym Bąkowski się interesuje i powraca do niej cały czas, też aktualnie. I w ogóle sen i ta tematyka i taki sposób przedstawiania postaci konkretnych osób albo postaci mitologicznych podczas snu jest znana od, też pojawiała się w całej historii sztuki. Tutaj pokazuję wam rzeźby śpiącej Ariadny. To jest rzeźba rzymska, która jest kopią greckiej rzeźby z okresu helenistycznego i która właśnie, ta grecka niestety się nie zachowała, ta akurat rzymska kopia znajduje się teraz w Muzeum Watykańskim i to jest taka, można powiedzieć,
jedno z pierwszych znanych ikonograficznie przedstawień śpiącej osoby. Tutaj właśnie jest Ariadna, pochodząca z greckiej mitologii. I podkreślam to, bo ten motyw snu jest właśnie często się pojawia w mitologii jako taki motyw dotyczący wykorzystywany. Z jednej strony on ma taki wydźwięk trochę erotyczny, z drugiej strony często jest podstawą do tworzenia jakichś metafor i alegorii. I właśnie akurat ta rzeźba stała się takim prototypem, na którym się wzorowali malarze i rzeźbiarze w całej historii sztuki. I często właśnie do tego i motywu, i też takiego właśnie sposobu ujęcia postaci powracali, co widać, będzie zaraz na przykładach, które wam pokażę. Na przykład tutaj mamy obraz Sandro Botticelli, Wenus i Mars, już z XV wieku, który też jest bezpośrednio wzorowany właśnie na takim motywie tej rzeźby Ariadny i który znów przedstawia scenę mitologiczną, czyli Wenus i Marsa odpoczywających w otoczeniu satyrów, którzy też są symbolami pożądania. W ogóle ta cała scena ma taki wydźwięk erotyczny. No i taka alegoria, która jest tej pracy przypisywana, bo czasem po prostu tą scenę się odczytuje wprost, po prostu jako taką scenę z mitologii, ale czasem po prostu jest przypisywane jej takie znaczenie, że miłość, która jest taką dziedziną, za którą odpowiedzialna jest bogini Wenus, zawsze przezwycięża wojnę, której bogiem jest Mars. I to właśnie miało być taką podpowiedzią dla par małżeńskich, ponieważ się znajdowała w komnatach ślubnych. I no właśnie miało być takim jakimś stwierdzeniem i taką właśnie takim pokrzypiającym miało mieć znaczenie. I też oprócz scen mitologicznych, to takie znaczenie alegoryczne pojawia się też często na przykład w nagrobkach. Tutaj widzimy rzeźbę z podobnego okresu, już co prawda XVI wiek, ale też renesans. To jest rzeźba Michała Anioła, która się znajduje w Bazylice San Lorenzo we Florencji i która jest częścią nagrobku, sarkofagu grobu Giuliano de Lorenzo de Medici, tej słynnej rodziny mecenatów Medici, która właśnie tutaj akurat widzimy znów ten motyw snu i zasypiającej postaci, która ma nazwę Noc, ale są jeszcze tam przedstawione w tej bazylice trzy inne postacie, czyli ogółem cztery, które symbolizują też poranek, dzień i wieczór. I to też jest taka alegoria, która dotyczy właśnie, można ją przykładać jakby te pory dnia, można przełożyć też na pory jakby życia człowieka, gdzie noc jest związana ze śmiercią. I ten motyw śmierci i takiego łączenia snu w ogóle ze śmiercią jest też bardzo częsty. Myślę, że widzieliście często w jakichś kaplicach, w kościołach albo po prostu na obrazkach takie rzeźby, które są po prostu umiejscowiane na nagrobkach, które przedstawiają postacie zmarłe w takiej pozycji, jakby oni po prostu zasnęli. To jest coś, co bardzo często się pojawia. Tutaj teraz przeskakujemy już do XVIII wieku i mamy kolejny obraz, który wzbudził kontrowersję, ale z takiego powodu, że kiedy artysta go pokazał pierwszy raz na wystawie, to jest Henry Fuseli, Nocna Mara, obraz się nazywa, to nie do końca wiedziano, jak go zaklasyfikować, gdzie go pokazywać, bo on się trochę wyłamywał z takich różnych innych przedstawień klasycznych i motywów. Pokazano go obok portretów, co też nie do końca można było zasadnić, ale po prostu nie znaleziono mu innego miejsca. I podobno, kiedy ludzie go widzieli, to byli zszokowani, kobiety mdlały, ale bardziej właśnie
nie chodzi tutaj o jakąś kontrowersję, tylko chyba o to, że ten obraz właśnie przedstawia taki koszmar nocny w tak bardzo precyzyjny sposób i taki takie bliskie rzeczywistości temu, jak my faktycznie przeżywamy te koszmary nocne, że właśnie że ta treść tak wpływała bezpośrednio na ludzi, którzy widzieli ten obraz po raz pierwszy. Tutaj myślę, że bardzo łatwo jest skojarzyć tą sytuację z tym, co teraz nazywamy paraliżem sennym, czyli kiedy człowiek znajduje się tak między dwoma przestrzeniami, z jednej strony już nie śpi, a z drugiej strony jeszcze ciało nie jest obudzone i wydaje się, że właśnie ktoś siedzi na klatce piersiowej albo że w otoczeniu pojawiają się jakieś takie postaci. I to jest, już teraz myślę, że jest trochę łatwiej ten stan przeżywać, bo wiemy, czym jest i że to jest po prostu jakaś biologicznie uwarunkowana sytuacja, ale przez długi czas właśnie ten paraliż senny był też kojarzony z jakimiś takimi demonicznymi postaciami, które mogły właśnie, może się pojawiały w nocy w pokoju, gdzie się spało. No i tutaj właśnie taka postać demoniczna, która siedzi na klatce piersiowej kobiety, wydaje mi się, że właśnie bardzo dobrze odzwierciedla to. Ale co jest ważne, to, że już tutaj widać, że sen nie jest właśnie metaforą albo jakąś alegorią, czyli nie jest po prostu użyty motyw snu, żeby opowiedzieć jakąś inną historię dotyczącą właśnie życia albo śmierci, tylko tutaj już widzimy, że artysta się zainteresował samą tematyką snu, tego, co przeżywamy podczas snu i jak przeżywamy właśnie ten sen. I to później się rozwija już po XVIII wieku. To się bardzo mocno rozwija w historii sztuki, zainteresowanie snem jako takim, właśnie marzeniami sennymi, podświadomością i tak dalej. Tutaj jest kolejna akwaforta Francesco Goi, pochodząca z cyklu Caprysy, który ten cały cykl dość rozbudowany był poświęcony skazom społeczeństwa hiszpańskiego i taki był dość mocno krytyczny, a tutaj akurat, więc w tej pracy też często się doszukuje jakiejś takiej krytyki społecznej, ale myślę, że dla nas najbardziej ciekawe jest to, że to jest autoportret artysty, którym on przedstawił siebie śpiącego i nazwa tej pracy jest taką, myślę, że bardzo znanym teraz powiedzeniem, gdy rozum śpi, budzą się demony, właśnie to jest też napisane w rogu pracy, czyli artysta po prostu pokazuje, że proces jakby proces twórczy też w pewnym sensie nie kończy się podczas snu i też podobno, że właśnie twórczość czerpie dużo ze snu, ale kiedy rozum próbuje jakby kontrolować twórczość, no to wtedy ta sztuka umiera. I właśnie po prostu to jest taka jakaś taki sposób przedstawienia też tego procesu twórczego i tego, jak bezpośrednio fantazja jest związana ze snem. No i przechodzimy do surrealizmu. To jest taki nurt, który myślę, że właśnie jeśli myślimy o snach i marzeniach sennych i przedstawieniu ich w sztuce, no to od razu przychodzi nam na myśl, ponieważ surrealiści już tak bezpośrednio się interesowali właśnie marzeniami sennymi, podświadomością i starali się pokazywać na swoich płótnach, ale nie tylko płótnach, bo surrealizm dotyczy też literatury, kina, co teraz też wam pokażę. I właśnie ta tematyka już marzeń sennych i takich mechanizmów, które rządzą psychiką ludzką, był bardzo takim jednym z najważniejszych motywów dla właśnie tych artystów. To jest, tutaj akurat widzimy obraz Salvadora Daliego Trwałość pamięci, który też właśnie dotyczy też tych wątków czasu, przemijalności i też właśnie pamięci, która też jest w dużym stopniu niekontrolowalna i też zniekształca sama jako taka rzeczy i wydarzenia i to samo, taki sam mechanizm można przypisać snom.
I surrealiści, dla nich było bardzo ważne właśnie grzebanie w takich podświadomości, fantazjach i w szukanie jakichś irracjonalnych motywów, żeby dążyć do takiego wyzwolenia od właśnie od rozumu, racjonalności, uzyskania swobody przede wszystkim. Surrealiści właśnie tworzą w przeróżnych mediach. Tutaj chciałam wam pokazać film Luisa Buñuela, Salvadora Dalí, Piosen Andaluzijski, o którym też myślę, że dużo osób mogło słyszeć, bo to jest takie bardzo znane dzieło na pograniczu ze sztuką filmową, a sztuką wizualną. Myślę, że w tym momencie, czyli właśnie początek XX wieku, rodzi się tak naprawdę wideoart, bo też czasem myślimy o sztuce jako właśnie obrazkach takich trójwymiarowych, ewentualnie rzeźbach, a film, co jest też ważne w kontekście zrozumienia twórczości Wojciecha Bąkowskiego, jest w zasadzie od momentu pojawienia się medium filmowego. Film też jest częścią poszukiwań, takim medium, w którym pracuje dość dużo artystów. I też on pozwala na takie, na przykład surrealistom on pozwala na wyrażenie jakichś takich treści, które trudno jest wyrazić w na przykład obrazie. W tym filmie akurat Piosen Andaluzijski to się przejawia w taki sposób, że dzięki montażowi można było pokazać jakieś bardzo drastyczne sceny, na przykład tutaj właśnie ta scena przecinania gałki ocznej. I tak właśnie działać na ludzi i na ich zmysły, na zmysły odbiorców w taki bardzo bezpośredni sposób, bo w filmie, jak wiemy, da się trochę jakby okłamać rzeczywistość, pokazać coś, co wygląda jako takie bardzo prawdziwe, a dzięki właśnie narzędziom, które nam daje film, to te sceny, które wyglądają tak bardzo prawdziwie, nie muszą mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Czyli ta gałka rozcięta nie musiała być rozcięta jakby w rzeczywistości, ale w filmie to wygląda naprawdę jakby się działo na żywo. No i też ten właśnie struktura tego filmu wygląda tak, że sceny nie są powiązane ze sobą. Pokazują jakieś osobne historie, które właśnie przypominają marzenia senne i sami artyści mówili o tym, że oni korzystali właśnie z logiki marzeń sennych podczas budowania tego snu, żeby uzyskać taki jak największy efekt odrealnienia i takiego po prostu właśnie tej irracjonalności i żeby dać się ponieść fantazji takim jakimś ukrytym naszym może lękom, pragnieniom, może właśnie też jakimś pragnieniom erytycznym, bo o tym też bardzo dużo mówią surrealiści i jakby i do tej części naszej podświadomości też nawiązują. I myślę, że to wszystko już pewnie wam przypomina konkretny wycinek w takiej myśli i myśli XX wieku. Tutaj pokazuję książkę Freuda, jedną z, w której on opisywał marzenia senne, bo Freud zapoczątkował kierunek psychoanalizy i w dużym stopniu właśnie on wiązał te nasze doświadczenia społeczne, naszą socjalizację, to co na przykład doświadczamy w dzieciństwie albo po prostu jakieś traumy, które doświadczamy w życiu codziennym z tym właśnie, co się koduje w podświadomości i ma później przejaw w marzeniach cennych. I uważał, że z marzeń sennych, z ich treści można bardzo dużo wyciągnąć, żeby właśnie wyciągnąć dużo podpowiedzi na temat tego, co się dzieje w psychice danej osoby i dlaczego taka dana osoba ma takie, a nie inne zaburzenia albo wręcz choroby i właśnie korzystając z tych podpowiedzi je naprawić. Freud też korzystał na przykład z hipnozy jako takiego metodu swojej pracy i też surrealiści też właśnie nie stronili się takich różnych właśnie
metod jak hipnoza albo magia. Jakby interesowali się takimi pozaracjonalnymi różnymi obszarami działalności ludzkiej, nazwijmy to tak. I oczywiście Freud nie był jedynym teoretykiem, badaczem, którym się interesują artyści w XX wieku, w tym surrealiści. Z takich, których można wymienić, to na pewno jest Jung i Lacan, to są też osoby, które się bardzo interesowały i podświadomością ludzką, i też tym, jak są tworzone na przykład mity, w ogóle bajki, jak ludzie opisują siebie, swoje doświadczenia, jakby doświadczenia życia społecznego i przypisują konkretne role sobie i innym też właśnie używając fantazji i też w tym fantazji, która się pojawia we śnie. No ale Freud jest taką chyba najbardziej kluczową postacią, ponieważ on te wszystkie rozważania, można tak powiedzieć, że zapoczątkował. I teraz przechodzę do trochę innego tematu, bo sen też może się kojarzyć z takim nic nie robieniem i z taką właśnie bardzo mocną pasywnością. I właśnie w tym momencie, kiedy artyści sięgają na przykład do pism Freuda, zaczynają oni oczywiście sięgać też do innych pism i innych teorii. Między innymi zaczynają się interesować bardzo mocno różnymi religiami i filozofiami wschodnimi i stamtąd też bardzo dużo czerpią. I tutaj pokazuję wam pracę Johna Cage'a. To jest muzyk i to jest właśnie utwór muzyczny. John Cage interesował się kulturą japońską szczególnie i w kulturze japońskiej bardzo duże przywiązanie jest poświęcone nie tylko właśnie obiektom, ale też przestrzeni między nimi i też właśnie pojęciu pustki. I John Cage, czerpiąc z tych różnych rozważań właśnie i pism pozazachodnich, stworzył taki bardzo słynny utwór, który można powiedzieć, że stał się rewolucją w muzyce, ale też jest bardzo często wspominany w historii sztuki współczesnej, ponieważ jest on taki dość konceptualny, mianowicie to jest 4:33 minuty ciszy. I to jest utwór, który jest stworzony z samych pauz, może być grany na dowolnym instrumencie. W Stanach Zjednoczonych głównie go wykonują orkiestry i tak też było za pierwszym razem, kiedy ten utwór był odtworzony, czyli po prostu się zebrała cała sala koncertowa ludzi, którzy odsłuchali właśnie utwór zagrany, można tak powiedzieć, przez orkiestrę, ale który stanowił ciszę. I oczywiście też mogło to wzbudzić kontrowersje, na pewno je wzbudziło, ale co jest ważne tutaj w naszym kontekście, oprócz tego, że właśnie taka na pierwszy plan tutaj w tym utworze wychodzi pasywność, właśnie nierobienie czegoś, ale też to, że podczas odsłuchania takiego utworu na pewno zwracamy się do naszego wnętrza i naszych emocji i naszych jakichś myśli. I to dzieło sztuki albo dzieło muzyki w tym przypadku ma na swoim celu nie pokazać coś, opowiedzieć coś o świecie, ale bardziej jakby skierować nas do naszego wnętrza i pomyśleć, przeanalizować nasze emocje, bo słuchając takiego utworu możemy myśleć o tym, że słyszymy ciszę, możemy po prostu się wkurzać, ale też jakby później przychodzi świadomość tego, że to takie zdenerwowanie, wkurzenie mogło być właśnie celem i może o to chodziło właśnie podczas odsłuchania, żeby przeżyć jakąś konkretną emocję albo po prostu zwątpienie. I to jest też ważne w kontekście zrozumienia twórczości Błąkowskiego, ponieważ on bardzo dużo czerpie z i w ogóle w swoich pracach zastanawia się nad tym, nad mechanizmami percepcji, nad tym, jak my traktujemy świat, co odczuwamy. Jego twórczość dotyczy właśnie głównie tych odczuć wewnętrznych, na których trzeba po prostu chociażby umieć się skupić, żeby w ogóle móc o nich rozmawiać. I też wydaje mi się, że to jest ważne, że takie
możliwość spotkania się z sobą, ze swoimi uczuciami, skupienia się najczęściej następuje w jakichś takich sytuacjach pasywnych, sytuacjach właśnie jakiegoś takiego może lenistwa albo takiego właśnie, kiedy się po prostu nudzimy. I to jest też coś, co, na co artyści już dawno zwrócili uwagę i to jest też dla artystów współczesnych bardzo ważne, czyli coś, co w społeczeństwie zachodnim szczególnie jest dość często osądzane, takie lenistwo, jakieś takie nudzenie się, no to dla artystów często jest źródłem inspiracji albo w ogóle tematem ich pracy. Tutaj tak dla ciekawostki pokazuję pracę Johna Baldessari, który napisał, że nie będzie nigdy robić nudnej sztuki i zrobił to w taki sposób dość nudny, bo po prostu napisał tą treść i no, ta praca otwiera, daje nam do myślenia, co jest w ogóle, czy w ogóle sztuka może być nudną, albo czy sztuka może być nienudną, bo dla niektórych sztuka współczesna w ogóle jest po prostu nudna. I czy na przykład takie stwierdzenie artysty, czy możemy mu w ogóle uwierzyć, kiedy on to stwierdza i obiecuje nam w taki sposób. Też tutaj on to napisał jak taką, powtórzył to tak wiele razy, że można to też odczytywać jako taką trochę próbę zaklęcia rzeczywistości, taką mantrę, którą się wygłasza, żeby właśnie, żeby wpłynąć na tą rzeczywistość i ją jakoś nagiąć i tak zmusić do tego, żeby nam odpowiadała. Też myślę, że może to być ciekawe w kontekście takiej metody, którą surrealiści stosowali, czyli pismo automatyczne, to szczególnie stosowali pisarze pracujący w nurcie surrealizmu, czyli po prostu pisali wszystko, co przychodzi do głowy i później próbowali z tego wyciągnąć jakieś interpretacje albo i nie, po prostu dać to publiczności, żeby ona wyciągnęła te interpretacje. Jakby myśląc o tym, że sama nasza podświadomość nam podpowiada dużo takich ciekawych treści, że nie zawsze trzeba to jakoś później analizować za pomocą rozumu, no to tutaj jest trochę inaczej, że tak jakby artysta bardzo świadomie podchodzi do tego swojego statementu i chce poprzez niego zaklęć tą rzeczywistość. Kolejna praca to jest praca Mladena Stilinowicza, chorwackiego artysty, który się nazywa Artysta w pracy. Jest to cykl fotografii, gdzie on przedstawia siebie w łóżku. Podczas snu, takiego po prostu leżenia, kręcenia się w łóżku. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby też zwrócić uwagę na to, że praca artystyczna często ma taki wydźwięk. Faktycznie artysta bardzo dużo czasu poświęca na myślenie i po prostu na takie nic nie robienie, bo tylko wtedy może przyjść jakiś taki konkretny, może nie tylko wtedy, ale często podczas takich czynności akurat przychodzą jakieś konkretne pomysły i takie wizje na temat tego, jak konkretna kolejna praca ma wyglądać. I to jest też bardzo ważne, żeby rozumieć, że nie każdy zawód wymaga takiej pracy 8 godzin dziennie od 8 do 16, co nie zmienia faktu, że wiele artystów też pracuje w taki sposób, ale nawet, bo mają dużo innych czynności typu właśnie pisania wniosków gruntowych, nie wiem, różne rzeczy, takie bardziej prozaiczne niż po prostu tworzenie sztuki wykonują, ale też wykonują na przykład stoją przy sztaludze albo montują filmy, ale artysta też pracuje właśnie poza tymi godzinami pracy. To jest może takie trochę niedoceniane w naszym społeczeństwie, znów rzecz, bo kojarzy się to z lenistwem, taką prokrastynacją, ale praca artystyczna ma taką specyfikę i myślę, że myśląc właśnie o artystach i ich pracy, warto też o tym pamiętać. Tutaj już przechodzimy do pracy Wojtka Bąkowskiego, którą mamy w kolekcji, która pokazuje właśnie taką postać, która się budzi i zaczyna spacerować po łóżku, po poduszkach i też na przemian pojawiają się kadry właśnie tej postaci, takiej po prostu budzącej się i znajdującej się w tym łóżku, z takim kadrem, który przedstawia cały przekrój bloku i takie aktywności i czynności innych ludzi. Jeśli zobaczycie ten film, to on jest specjalnie stworzony w takiej konwencji, właśnie takiej brudnej, rozmazanej, też kamera się cały czas trzęsie
I to ma zwrócić uwagę właśnie i podkreślić taki stan tego bycia właśnie z jednej strony w takim stanie bezsenności albo właśnie niechęci wstania, to można różnie interpretować, i tego właśnie takiego bycia w, no po prostu przeżywania tego stanu, takiego budzenia się, jeśli mówić w skrócie. I ta praca pochodzi z 2009 roku. Myślę, że tak po prostu intuicyjnie i emocjonalnie trzeba ją odbierać, więc polecam wam zobaczenie jej. Ale też chciałam wam pokazać już tak na zakończenie inne prace Bąkowskiego, bardziej aktualne, pochodzące z... niedawno one były pokazane na wystawie w Galerii Styreo. I one właśnie też dotyczą tematyki snu. Artysta teraz się bardzo zainteresował techniką snu świadomego. Też niedawno się pojawił z nim wywiad w magazynie Szum, w którym on bardzo dużo mówi na temat tego właśnie, dlaczego akurat taka praktyka snu świadomego go bardzo interesuje, dlaczego do niej sięga w swojej twórczości. Bardzo często wraca do tematyki swojego dzieciństwa i próbuje w śnie powrócić do osiedla, na którym się urodził i mieszkał w latach 80. Tutaj widzimy taką pracę, gdzie jest pokazana ręka z 5 palcami, czyli właśnie też coś, co może się pojawić tylko w śnie. No i właśnie Bąkowski po prostu korzysta z tych snów, czerpie z nich inspiracje i też tak jakby bada tematykę swoich snów na równi z tą rzeczywistością, która nas otacza, albo którą kiedyś właśnie, w której brał udział na przykład w swoim dzieciństwie. No i w taki sposób po prostu próbuję przemyśleć wątki związane i z pamięcią, z naszym doświadczeniem, no i właśnie bezpośrednio ze snem. No i też tutaj właśnie on wykorzystuje takie, to nawet w jaki sposób on tworzy te prace, jest takie dość oniryczne, bo wydaje się, że te prace jakby nie były narysowane na tym kartonie, tylko tak jakby się wyłaniały z jego środka. To jest też właśnie specyficzna dla artysty technika, co jest też charakterystyczne dla jego twórczości, bo w filmach on też wykorzystuje technikę własną, z której inni nie korzystają. Dziękuję wam bardzo. Ja już myślę, że to na dzisiaj koniec.